Już w poniedziałek rusza ostatni etap remontu ulicy Królowej Jadwigi w Krakowie. A to oznacza, że przez najbliższe pół roku ta część ulicy będzie zamknięta dla ruchu samochodowego i komunikacji miejskiej. Jak więc będzie funkcjonować ta część miasta? Zapytamy już o to w poniedziałek o 7:30 zastępcę prezydenta miasta Krakowa Andrzeja Kuliga. O objazdach dla autobusów komunikacji miejskiej porozmawiamy z dyrektorem Zarządu Transportu Publicznego Łukaszem Frankiem. Sprawdzimy także, jak będą przebiegać prace. Aleksandra Bałda, Iwona Sitnik-Kornecka. Zapraszamy.